Co, że nagrywasz? Tak. Witam was widzowie w kolejnym odcinku z Grandedów. Hej. To znowu ja. Dzisiaj postaramy się zabić i znaleźć w ogóle strzelca bombardiera. No kurde, ja chcę na to wskoczyć. Co to tutaj jest? Ty? We've got a soldier ant over here. A mogę tą mrówkę rozdupić? No to jak tam chcesz, on jakby nie ma innych mrówek w pobliżu, więc możesz. Gdzie ona? Gdzie ona jest? No tutaj. No ja ci trochę pomogę. W oczy, bo jest słaby punkt do oczu. O, leży. Do bazy. Idziemy spać i idziemy na... Pamiętam jeszcze jak ostatni raz grałem tutaj, tam no. Miesiąc temu czy coś, to było takie małe, że było tylko ta dolna część. No. I idziemy na strzelę bombardiera. Teraz? Nie no, jak się prześpimy, bo już możemy. Dobra, zostaw sobie tutaj punkt odradzania. Jak? No bo tam będziesz miał ustaw punkt odradzenia. Czekaj, bo nie mogę tego użyć w ogóle. O, X. Śpij do rana. A ustawiłeś sobie punkt odrodzenia? No tak, ustawiłem. Okej. I mam nadzieję, że trawa się już ususzyła. A to po co nam sucha trawa? Jest, ususzyła się. Czekaj, idę sobie trochę rolety wziąć. Okej. Dobra, surowe mięso będziemy teraz suszyć. Jestem. Okej. Okay. Ja idę suszyć mięso. Gramy w Among Usy dzisiaj? Nie wiem. Co to? Wykryto mutację, władca traw. Mutacja to jakby są takie ulepszenia. Jak masz ekwipunek, to jest taka zakładka jak status i tam sobie wybierasz mutację. Aha, to ja takie coś teraz dostałem. A no to jakby ja używam, nawet możesz mieć dwie aktywne, jakby ja mam maratończyk i pogromca mrówek. A dobra, twoje preferencyjne wyczucie czasu. Daje ci niesamowitą przewagę przy blokowaniu ataków. Dobra, usunę maraton. Ej, bo paleta na deski jest pełna. No to idę po kolejną. A jak się robi skrzynia w ogóle? Mamy na razie dwie rzeczy na przechowywanie. Znaczy trzy. Mamy taką szafkę nocną. Dzięki. Mamy szafkę taką nocną, mamy skrzynię i też mamy taki jakby, nie worek, a taki jakby coś innego. A to co to jest? A zbiornik? To jest zbiornik na wodę. Wypiłem połowę. I też jest kosz do przechowywania, mamy skrzynię do przechowywania i stolik boczny z trawy. Ale tym się na razie nie musimy przejmować. Czekaj, zobaczę co ja mam we kół.
Dobra, ale na pewno będę. Ty, ja mam szcząt. Czekaj. Co ja mam? Ja mam część biedronki, żółwaczki czerwonej mrówki, część czerwonej mrówki, kawałek suchy. Nie, Boże. Głowa czerwonej mrówki. Co ja mam z tym zrobić? I nos rejkowca. Mam tutaj dla ciebie skrzynkę. Możesz sobie tutaj przechować. O, dzięki. Ej, co mam zrobić z tymi głowami ten owadów i takie tam? Rejkowców? No, na przykład. Możesz sobie zrobić na przykład czerwoną mrówkę robotnicę, możesz sobie robić czerwoną mrówkę żołnierz, rejkowiec, rejkowca. Zaczekaj, ja ci to wyrzucę i ty mi zrób, dobra? Okej, okay. Ja sobie na pewno tutaj jedno miejsce postawię. Wyrzucę ci wszystkie szczątki te, jakie mam. Wyrzuciłem tu wszystko. Okej, okay, dobra. I co możemy z tego wykombinować? Dobra, wiem, gdzie musimy pójść. Musimy pójść do dębu. Więc ja ci na razie te wszystkie głowy podłożę do ciebie, do skrzynki. Dobra. I później będziemy coś z tym robić. To jest moje wszystko. Tak, i sobie to możesz już jeszcze wziąć. Dobra. O kurna, moja skrzynka jest prawie pełna. Pełna się skrzynka, ja tego, tego. A, już jest pełna. Super. No daj się tak. Ej, weź mi pozbieraj łodygi chwastu. Tam jest jakoś najbliższa. Peeping makes me feel a little creepy. Bo ja chcę sobie dach zrobić. A po co ci jest dach? No taki fajny daszki, no bo chcę. Ale będziesz musiał sobie robić oświetlenie. Czemu? No bo jak będzie noc, no to będzie ciemno. Na przykład jak mnie nie będzie, bo się będę skrzydł. A, bo ty też nie masz dachu, ja myślałem, że ty masz dach. Nie, ja nie potrzebuję dachu. A co w sumie ja też nie zrobię sobie. Jak mówisz, że to niepotrzebne, to... Kurde! Jest jakieś potrzebne. No i ja nie mogę, co ja zrobiłem. A co zrobiłeś? No, nie, dobra, nieważne tam. Mam dla ciebie 6 łodyg chwastu. Okej. Okay. To w sumie przypałysz mi w skrzyni, ja coś potem jeszcze z tego zrobię. Ale co, łodygi chwastu mam ci dali do skrzynki? A to co, się nie da? No nie da się, bo to no jest to połóż gdzieś. Po prostu. No to jest w magazynie. Dobra, dobra. Dobra. Ej, z czego może być oświetlenie w ogóle? Co mi tu wyrzuciłeś? Co to? A, manierka. Odezwiesz się? Możesz sobie wziąć, nalać 2 krople rosy do tego. Aha, dobra, to sobie zaraz naleję. Bo to się przydaje czasami. Okej, czy już jest ususzone? Nie, jeszcze się nie ususzyło.
Kurde, to masz jakiś duży tam pokój. Myślałam, że ja mam taki sam, a tu się zdaje taki większy. Więcej mniej miejsca. No bo tak jest większy. Jakby mój jest duży i będzie mi go trudno zagospodarować. Nie, właśnie jest idealnie tak. Tak, ale jakby nie wiem jak zagospodarować drugie piętro. Właśnie, w tym jest problem. Ja też nie wiem w sumie. A ty jakby masz... Nie, ty jakby możesz sobie dać tutaj różne wypychane zwierzęta. Nie zwierzęta, o owady. Przyniosę ci dwa. Kilka rzeczy ci przeniosę. Dobra, na drugie piętro. Podkładam sobie tutaj wszystko. Okej, tam są takie dwie rzeczy. Co ty robisz? A, ty to robisz. Nie wiem, może sobie to tam jedzieć, gdzie chcesz, możesz w swoim pokoju to postawić. Masz z Biedronki w ogóle? A co? No ja ci dawałem głowę z Biedronki. Nie, ja ci wszystko odłożyłam. A to nie da się te Biedronki jeszcze zrobić, czy co? Da się zrobić wypychaną Biedronkę, ale do tego potrzebujemy zmóg i jeszcze Biedronka, dekoracja ścienna, ja to mam. Aha. Okej, mamy dwie misje. O, można sobie nazwać skrzynię. Dobra, mamy misję. Musimy pójść do dębu. O kurde, czekaj, bo ja wziąłem przez przypadek wszystko, co miałem w EQ. Do tego. Boże, wszystko, co miałem w skrzyni do EQ. Aha. To musimy ściąć. No pękaj. Jest już ususzone, czy jeszcze nie? Nie. Ej, masz? A nie, dobra. Chciałem pytać, czy masz jedzenie, ale jednak ja mam. Idziemy na misję. Poczekaj, tylko sobie zjem trochę. No. Idziemy na misję, idziemy do dębu. Chodź za mną. No idź. Dom jest mniej więcej w tam. Tylko przy dębie uważaj, bo tam są pająki. Maka. Tam jest pierwszy pająk. Idziemy go rozdupić? No jakby on ma słabości, on ma pikantne, nie wiem o co chodzi, a odporność to jest kłucie i świeży. Nie wiem, to dawaj, idź dalej. Nie, ja nie chcę na niego iść. Ale idź dalej, że po prostu do tego dębu. No to tutaj jest... O, muszelka. Dobra, po prostu to znaczy na mapie, ten dąb. Tutaj tu jest mapa? Tak, w tej grze jest mapa. Masz wszystkie zakładki. Aha. Jak sobie weźmiesz ekwipunek. Idź tam do mojego wskaźnika. O kurde, pająk! Atakujecie? Nie, ale pająk był blisko mnie. One są ślepe. Aaaa. Hamuhomora je. Tak jak praktycznie... Nie, owija sobie sieć.
Tak jak praktycznie każdy pająk jest ślepy. Prawie. O, a tak naprawdę ile soku poszliśmy. tutaj. Poszliśmy. Sok. Zaschnięty sok. A tak naprawdę poszliśmy tylko po żołędzie. Potrzebuje dużo żołędzi. Boże, pająk! Bijemy się z pająkiem. Gdzie ty jesteś? A tam. Chodź do mnie. Gdzie mam go bić? Mój pierwszy pająk w ogóle tutaj będzie zabity, jeśli go zabijemy. Po dupie go bij, po dupie! On ma taką ukrytą słabość. Zaraz go zabijemy, ja go zbieram. Fajnie, coś nic. Dobrze. Zabrałeś go? Tak. Pierwszy zapity krzyżak łąkowy. Nie było aż tak trudno. Poszliśmy tutaj, aby po żołędzie, żeby sobie robić. Ja chciałem szycę wypuścić, a jednak ją rozwaliłem. Kurde! Myślałem, że to mnie odbije! Bij to! Bij to! Nawalaj w nie. Dostajesz włókno. Szukamy żołędzi. Żołędzi? Tak. Ach, ty chyba nie masz młotka w ogóle. No na pewno, bo nie wiem. Ten. Dobra. Co? Zerowa nauka. Sok. W ogóle to jest takie nawet fajne miejsce do osiedlenia się, ta lampa tutaj. Do surowej nauki. Ej, ale widać teraz wszystko, widzę ten dom. Chodź tu. A ty tam jesteś? No to jest właśnie dobra, tam gdzie byłem przed chwilą, to jest dobre miejsce na bazę. Takie. No może się przebudujemy. A nie, to by było ciężkie. No jakby dzieli nas... Około 400 metrów, 400 centymetrów. No to dużo chyba. No tak. Dobra, lokalizacja. Włączam tryb lokalizacji. O tu jest miejsce chyba ten. Mamy takie samo w bazie. O to. No, no bo to jest laboratorium takie. Po terenowym. A ja nie mam młotka. To nie szkodzi. Dobra, poczekaj, włączam tryb lokalizacji. O, jest ten! Jest! Rejkowiec, tylko się z mrówkami nawalę, to może nie będę przeszkadzał. Poczekaj, bo ja włączam teraz tryb lokalizacji. Hey, Mr. Ant. O kurde, aby mnie nie zaatakowały. Dobra, tam jest stół piknikowy, tam jest piaskownica. Tutaj jest grill. Ja muszę mieć rejkowca. Gdzie jest ten rejkowiec? Aha, ona, to coś mi żreli rejkowca. A nie. Tak, no bo to je. Biedronka! Idę. Gdzie? A, dobra, dawaj się nadupiamy z nią. Nawalamy się z nią? Oczywiście. To ty sobie z nią się przez chwilę ponawalaj, ja muszę coś zjeść. Nie. Tak, zjedz. Tak, nawalaj ją. O. Poszło. Dobra, potrzebujemy cię. Dobra, jest słaby punkt do nogi, nawalaj w nogi. Czyli muszę zjeść. Blok. Ja będę na siebie agrował. Ła. Dobra, dawaj, dobra, dawaj, atakuj, atakuj. Dawaj, no dawaj. Dawaj na mnie. Ale nie drzij się. Okej, okay, możesz sobie ją zebrać, ja nie potrzebuję. My tutaj potrzebujemy, ja tutaj przyszłem, aby po żołędzie. No to ja widziałem żołędzie, tylko już nie wiem gdzie. Ale nie, tutaj jest bardzo dużo żołędzi. No na przykład tutaj jest, o. That's not so bad. O, ja mam trzy żołędzie przy sobie. Jeszcze porozbijane. Od których tutaj są jakieś. RB. Prawy drążek, znaczy. O kurde, wyrzuciłem moją pałkę!
No, znaczy prawy dolny. Prawa gałka. Aha. Zanim to powiedziałeś, jak powiedziałeś RB, to ja kliknąłem byle co. No właśnie, kliknąłem RB i wyrzuciłem pałkę. Tu mam kolejnego żołędzia. Nawet dwa. Co to się Ile ja już mam łupie żołędzia? Mam. Ej, co to za ten owad, co się tak kopie pod ziemią? To może być albo larwa, albo dziecko larwy. Larwa jest agresywna, a dziecko larwy jakby nic nie robi. Tutaj są pająki. Co to za pająk? Pogoniec. Nie chcę mi się z nim nawalać. Dobra, idziemy do bazy. A nie! Nie, nie musimy iść do bazy, bo tutaj mam analizator. Dobra. Część pająka. Pajęczy kaptur, pajęczy na kolanki. Pytany krzyżakunkowy, dekoracja ścienna. Gdzie jest ścienny, moja pałka? Na ścienny okay. Pałka mi zniknęła. Zeku. Ej, może już się rozwaliła. A w sumie może. Ej, tutaj mam żołędzie, jak chcesz. Chodź. Nie, nie potrzebujemy już żołędzi. Cel misji teraz? Szukanie bombardierów. Strzelca bombardiera. Szukanie. Musimy go znaleźć. Okej, okay, mniejszy krzyż rabunkowy. No, kurde. Aj. Masz pałkę? No właśnie nie mam. Będę siekiery nawalał. Pajęczy kaptur. Nie mam pajęczego kła i ja nie znalazłem jeszcze jagód góry. Jagód jeszcze nie znalazłem. Dostanę mięso muszki. Okej. Ciemienną rzecz. 100 centymetrów do naszej bazy. Dobra, dawaj, idziemy dalej. Kurde, co ja zrobiłem? Ja nie mogę. Skąd masz jakieś spodobanie? Dam ci. Nasiono... To. Nasiono tego. Mniszka. Ja chyba to mam. Masz. Ale nie wiem. Gdzie? A, to. Tutaj jest. I sobie to wyposaż. Ekwipunek. Bierzesz to i słabsza... I... Żem... I co to jest? Jak to jest zaznaczone? I akcesorium. Tam, gdzie masz zbroję, to nad... Górną częścią zbroi akcesorium. I to tam daj. No wiem, mam już. Mogę kliknąć okay. Po prostu X. Tam się u kolegów na bazie osiedliłem. Osiedliliśmy. Nie chcę mi się iść na stół kempingowy. Pogoniec? Nie, krzyż rakunkowy, zabito jeden. Tam jest surowa nauka. Idziemy znowu na krzyża rakunkowego? Na tego pająka, co tam jest? Nie wiem, jak chcesz, można. Nie, ja mam pomysł! Wiesz, jak się najlepiej bije z pająkami? No. Na daleko. A, ja mam łuk. Ty spróbuję zrobić ten spadochron. Lecę! O kurde! A nie, myślałem, że to musimy się jakoś wczytać, a jednak nie. Chodź tutaj do mnie, spróbuj jakoś tutaj wejść. I tutaj jakoś skacz. Po prostu. Bardziej prawa strona, o tu. No. I teraz patrz na moje umiejętności strzelania z łuku. Siemanko! No tak, sraj sobie siecią. Kurde, no ale no nie uciekaj, ja chcę ciebie
Gdzie ty jesteś? Tutaj, chyba. Dobra, co my się będziemy patyczkować z nim, schodzimy. A nie, tutaj jeszcze nie jest tak groźnie. Pajączek, pajączek, pajączek. Ty! To umie skakać, to gówno umie skakać. Zapomniałem, że to gówno umie skakać. Oj, kurde. Poczekaj. Ogłuszyłem go! Szybko, Dzita! No co ja robię? Pająki? Weź ty się z nim nawalaj. No i muszę z sieci wyjść. Nie, nie musisz. Co? Dobra, ja... Nie rozwalamy jaj, bo nie chcę się nawalać z jakimś... Znam. Gdzie ty jesteś, Ato? Dobra. No nie. Boże, mały krzyż... Nie jeżdżę w wersję krzyżaka łokowego. Idź mi stąd. Dobra. Blok, blok, blok. Dobra, ma. Dostał w mordę. Kurde, truje. Poczekaj, to. Jestem... A bo jeszcze krówka chce się bić chyba. Aha. Oh shit. Poczekaj, tutaj ja się poddam. Aha. Co my zrobiliśmy? Jakim jestem debilem? Czego ja nie biorę najbliższego posterunku? Tylko ciągle odrodzenie. I się respię w naszej bazie. Powinienem w najbliższym posterunku terenowym. Gramy później z moim kolegą? W Grandada? No. Nie wiem, można. A on na Discorda. Będziemy rozmawiać przez grupę. Na Discordzie. Dobra. Ja cię do niej zaproszę. Ok, ok. Jednak mi nie wyszło. Odrodzenie. Ej, co z moimi itemami w ogóle? Musisz tutaj się wrócić. A gdzie ty jesteś? To się z tobą... No, przy tym dębie. Masz tam oznaczony u siebie plecak. A, no teraz widzę. Dobra, idę tam. Jak tam z moją zbroją? O, a, jest jeszcze Vitas. Ja miałem tylko tam chyba tą biedronkę i coś z pająka chyba. Dobra, rozwalamy pajęcze włókno, bo później się nam przyda. Gdzie to jest? Kurde. O, moja strzała? Czemu się tak chodzenie buguje? O kurde, pająk. Czasami się buguje. Wykrył to zagrożenie? Poczekaj. Na razie to ja muszę uciekać. Dobra, jestem już niedaleko. Mam... Nie, no 100 centymetrów. Okej. Adam, co ty żeś zrobił? Ja nic nie zrobiłem. Ty opuściłeś grę. Nie. Zwaliło cię po prostu. Zapraszam cię. Dobra. Dołączam. Ja. My name's Peter. My friends call me Pete. Ready for adventure. Dobra, o, chodź. Czy mój plecak zniknął? Nie.
A, dobra, jest. Nawet jak wyjdziesz z gry, to plecaki nigdy nie znikają w razie co. Tak jak itemki w Minecrafcie. Bo itemki w Minecrafcie znikają po czasie. Tutaj nie znikają. Dobra, idziemy do bazy się przespać. A gdzie ta baza? A, tam. Kurde, nic nie widzę, co tu jest? Widziałem tylko jakieś czerwone oczy i tyle. Czyli pewnie mrówka. Albo pająk, który chciał cię zabić. No, ale uciekła. Kwiat! Co jest? No kurde, co ja zrobiłem? W razie co, ty idź do bazy. Ja idę rąbać kwiata. Nie, jednak nie idę. Czemu? Jednak nie idę rąbać kwiatka. Czemu? Bo tam jest pająk. Tam jest... Może ile tych pająków na tej mapie jest? Dobra, 130 centymetrów do tego, do bazy mam. Nie idź w moim kierunku, bo za tobą ma... Ile tych pająków tu jest? A co, dużo? O kurwa, spotkałem 3 pająki! Aha. Co to jest? Aha, tiktaki. Takie w stylu tiktaków. Płatek kwiatu! Dobra, jest, ja już doszedłem. Jest, płatek kwiatu, mam płatki kwiatu. Ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Ile na to potrzebujemy? Młynek? Idę alo, idę olo. Idę do bazy. Albo po prostu idę na łysą pałę. Dobra! Nie, no! Umrę! Zostaw mnie! Ja idę stąd już! Czwarty pająk! No kurde no! Co za gówno! Co to do eku? Są ślepe i nas szybko lubią. Co za gówno, nie wiem jak to się robi. Jak mam zrobić wrzące gruczoły? Bo ja mam gruczoł kwasowy. Jak zrobić wrzące? Nie da się, to musisz zabić strzelca bombardiera. O Jezu. A jakby zabiłem go, ale nie wiem jaka jest szansa, że to wypadnie. Ja, bo ja mam jakiś gruczoł kwasowy. To jest z larwy chyba. Nie wiem jak ja zabiłem larwę, ja nigdy larwy nie widziałem w tej grze. Ale to po prostu... Była w tej skrzynce. Już jestem blisko bazy. Dobra, ja sobie już przyszło raczej. Ja już tam. Okej. Dobra. Dobra, tutaj będę musiał sobie zrobić oświetlenie. Na pierwszym piętrze. 605. Dobrze. Poddaj się tak. Czemu się poddałeś? No bo chcę mieć pełne wszystko. Dobra. To mam. To mam. Muszę sobie zrobić tron. Bo jestem władcą. Muszę sobie tu tron zrobić.
Co ja mam pod... Ej, pod czym ty masz maniarkę, jak wyposażyłeś? Co? Pod czym masz maniarkę? No, masz maniarkę w ręku. No ale... No dobra, nieważne. No i X nabierasz. Mogę teraz normalnie... O, zaraz się wyrzuci chyba. Co to się dzieje? Jednak nie. I mogę teraz... Dobra, suszone mięso już jest. Ciekawe, czy to jest do zanalizowania? Czy jednak już nie? Nie, to nie jest do zanalizowania. Ale kurde, poczekaj. Dobra, robię testa, czy da się zjeść suszone mięso? Tak, da się, ale mało daje. Co mówisz? Da się zjeść suszone mięso, ale mało daje do głodu. Dobra, co ja tu chciałem jeszcze zrobić? A! To. Roboczą gumę możemy też zrobić i możemy zrobić trampolinę, ale nie, bo to jest nam na razie niepotrzebne. Młynek. Okej, co my z tym... Włókno roślinne! Co? Jedna łódkę chwasty, żeby sobie zrobić włókno roślinne. Aha, są na to różne receptury. Dobra, ja ci tutaj postawię u ciebie stół warsztatowy. Okej. A ja przeniosę do siebie. Ten. I tutaj sobie może stać. Bardziej tu. Ale ej, ale mam teraz pomysł, o kurde. Ale czy tutaj by mi się to jeszcze gdzieś zmieściło, nie? I teraz taką... O! Ale to jest dobry pomysł, teraz. Okej, robię grzybową papkę. Robisz? A jak chcesz tutaj wejść? Normalnie. Ale co, że tutaj wchodzisz i tak? Nie, po prostu tutaj skaczesz? Tak. Aha. Jakbyś mógł też usunąć tutaj tą ścianę. W sumie? Albo nie, w sumie to połóżmy tutaj na razie, a ja ten, to sobie tutaj no czemu, kurde, zapomniałem, że ja mam to dobudować. What we can find.
Ej, ile ten odcinek już trwa? Nie wiem. To sprawdź. Ale zarąbisty! Co? Odcinek? Nie. Ale zarąbiste rzeczy tu są. O kurde. Dobra, nauczka, na mnie jest? Nie powinienem. Ej, masz dwie części czerwone. A nie, dobra, nieważne. Weź zrób dwie części czego? Masz prymitywny sznur? Mogę zaraz zrobić. No to zrób, bo krzesła robimy. Ty, manekina se zrobię! Ja mam. Ja też se bym zrobił. Bo fajnie wygląda. Lampa też. A co my tutaj mamy nowego? Jagodowe krzesło, nie mamy jagodowej skóry. A to nie, to zwykłe krzesło. Zegar dziadka, aha. Ramka na znaki. I mam 8. No, co 8? Dobra. Ja robię dekorację u siebie w pokoju. Jaką? Żeby mnie tak... Ile w ogóle ja już mam dekoracji naściennych? O, właśnie widzę. Ej, masz łupiny żołędzia? Łupiny żołędzia? Poczekaj, aby coś sobie dobuduję. Właśnie ja potrzebuję, bo chcę sobie zrobić te... na ścianę rzeczy. Zaraz, do czego... Dobra, myszek pszczół to nie mam. Mogę sobie zrobić wypachanego krzyżaka łąkowego. O kurde. Co potrzebujesz? Ja potrzebuję, no, łupina żołędzia, bo chcę sobie zrobić te. Okej, łupiny żołędzia. Dobra, mam. Ile dokładnie? Poczekaj, już ci mówię. Wrzucam ci tutaj dwie. Czekaj, to... 1, 2, 3... No możesz 3 na razie. Okej, no to masz. Dobra. I teraz... Robię wypychanego... Ale to jest bicza. Ej, co ty na to, że jak się już tak rozwiniemy, to robimy muzeum? Nie no. Po co? No ja mam... Wypychany krzyżak łąkowy. Wypychana czerwona mrówka robotnica. Wypychana czerwona mrówka żołnierz. Mam. Ej, Adam. Na larwa. Ja bym sobie zrobił wypychaną mrówkę albo wypychanego rejkowca. Ale ten... tylko potrzebuję do rejkowca to mięso. Masz rejkowce już? Mam. Tak, ej, no stoi. Wypychane roztocze. Nie widziałem. Dobra, rzemiesło. Co my tutaj jeszcze mamy? Ej, dasz mi jeszcze ten? Co? No wiesz, z żołędzia, łupina. Coś. Ile? Jedną. I zrobię sobie jeszcze wypychanego pajączka. Czy ty chcesz wypychanego pajączka? Nie wiem, obojętnie mi. Okej, no to ja sobie go wezmę. Albo w sumie, jaką będzie mi się komp... Czekaj. Nie, źle mi się komponuje, to ty sobie weź go. No to połóż. Bo u mnie w pokoju się źle komponuje. Co to było za dźwięk? Będziemy musieli... Ej, co ty na to, żebyśmy sobie powalczyli z pszczołą? Nie wiem. Ja tak. Ja okay. Jestem na tak.
No to walcz. Na razie ja... Próbuję ją ustrzelić. Czekaj, co ja mam? Jest, mam dobra. Mrówki. Dobra. Agrowałaś na mnie. Chodź. Chodź. Ale to nie spokojowało mojego kolegi. Aha, odleciała sobie po prostu. Dobra, gdzie ona jest? Dobra, no jak się zbliży do mnie. Robisz. Kto? Ile ty masz tych rzeczy tutaj? Jak to brzmi? Ty też masz takie rzeczy przecież. Wiem, co ja tu zrobię. Tutaj muszę okno zrobić. Weź pozbieraj tam deski trawy. Dobra. Jeszcze leży. Kurde, co ja zrobiłem? Skoczyłem. A kiedy kończymy odcinek? Bo mi się wydaje, że on już trwa z godzinę. Na pewno nie. No to sprawdź. Nie mogę sprawdzić, nie da się tak. Aha. A mogę sprawdzić, od ilu godzin jesteś w Humanie? W czym? Znaczy w Grandedzie, od ilu godzin jesteś. To sprawdź. Nie wiem, ale na Discordzie bym musiał. No to sprawdź co. Ale mi się nie chce. Może tak? Dobra, ja zaraz wrócę. Than my mom's Brussels sprouts. Dobra, tyle mi wystarczy. Co? Co to tu? Jestem już. Dobra.
Ale zrób prymitywny sznur. I... no i tylko prymitywny sznur. Daj. I mi daj. Co? Nie, powiem ci jedną rzecz. Żeby zrobić prymitywny sznur w ekwipunku, musisz do tego mieć 3 włókna roślinne, tak? No... chyba. A my w bazie mamy coś takiego jak kołowrotek i mamy sobie coś takiego jak prymitywny sznur za jedno włókno roślinne. Tylko, że to trochę trwa zrobienie. Aha. Co nie wiem, możesz wsadzić, żeby się robiło. A ja mam jakby 55 tego. A pajęcze włókno masz? Tak, mam 8. To poczekaj, sprawdzę ile ja mam. Ja w ogóle nie mam, a ja miałem. A nie. Aha, ja mam linię z jedwabiu pajęczego. To daj 2. Dzięki. Przyda się do bardzo mądrej rzeczy. Czemu ja nie mogę tylko podnieść? Ja mogę. To poczekaj. To będzie przemądre. Jakby do niego nie potrzebowałem włókna. Dobra, idziemy tu. Aha! Co? Dobra. Robimy piłkę. Jak się robi piłkę? Kamieniem będziemy grać. Nie ma tutaj coś takiego jak piłka. Aha. Bierz kamienia. Tu jest kamień. A nie, tu nie ma kamienia. Gdzie my mamy kamienia? Ja zapewne mam skrzynce. No ja też miałem, ale ty już poszedłeś. Dobra. Będę czekał tam. Tak, mam kamienia. Kurna, mój uporządkowany ekwipunek teraz będzie zaraz krzyczał. I da się samą rękę wyciągnąć? No tylko kamienia, tak. A jak chcesz samo, no to po prostu jak masz pałkę, to jeszcze raz na pałkę. Jak masz dzidę, to weź sobie na dzidę. Żeby ją zdjąć. Ej, ja mam pałkę! Ej, ja miałem ją, a teraz... Wcześniej miałem, a teraz mam. Dobra, daj. Daj kamienia. Nie trafiłeś, lamus. No to sobie spróbuj sobie śrubić i sobie trafić. No kosz mi zaraz popsujesz. Czekaj, pod którym się rzuca? RB. No i gdzie to jest, mistrzu? No, brawo, mistrzu. Ale kurde, zrobiłem. Nie, wiem, co zrobimy. Prawie było, no. A mi się nie udało zrobić wsada. Poczekaj, ja robię wsad. Czy ty jesteś? Ja nie mogę. Stąd się nie da. No nie. To się za mocno. To za mocno leci. Ej, kamień. No bo tak. No wiem, że lubisz koszykówkę, no ale no weź. Już było, lepsza byłaby trampolina. No to właśnie oczywiście, że zrobimy trampolinę, bo to też chciałem zrobić. Tylko, że to byśmy musieli zrobić na dole. Dlaczego? Dlatego, bo... Jakbyśmy schodzili, to byśmy skakali na trampolinę. No i też, żebyśmy się mogli odbić po prostu. No. Ej, zaraz trafię teraz. Patrz na mnie. Patrz, jaki mam 200 IQ. Gdzie ty jesteś? Patrz. Na koszu. No. Dawaj. Poczekaj, bo... gra się buguje. Ej, XD! Straciłem praktycznie kamień.
No, co jest? Czemu ja trafiam tam w obręcz? Okej. Nie da się. Potwierdzam info, nie da się trafić. Trzeba być jakimś bogiem, żeby trafić. Nie chce mi się. Czekaj, mam pomysł. Ja rzucam stąd. Czyli nie. O, tutaj. No jak? Wiesz co, ja też, ej, XD, to ja do ej, to do twojego pokoju trafiło, o. Do twojego pokoju trafiło. Ten kamień mój. Zobacz, leży u ciebie na drugim piętrze. No, pod pająkiem. No. Dobra, robimy jeszcze trampolina? To super pomysł. Tylko mamy misję. Jaką? W ogóle przedłużamy nasze misje. Czemu? Mieliśmy pójść na bombardiera, a nie idziemy na niego. Ale w ogóle, żeby zrobić trampolinę, potrzebujemy roboczą gumę i płatek kwiatu, więc też misja. Ale co zrobię? Okej, roboczą gumę zrobię. Na dole gdzieś postawię. Dwie linę się już zrobiłem, możesz sobie wziąć. Dobra, gdzie my najczęściej spadamy? Gdzie to się zrobiło? No tam w młynku. I gdzie my najczęściej zlatujemy po trawę? Bo ty tam często chodzisz. Co? Ej, gdzie zlatujemy najczęściej po trawę? Nie wiem, ja w ogóle nie mam w EQ. Ten, nie czaję tego ekwipunku nigdy. Zaczaisz. Ej, nie czaję, nie umiem, nie wiem jak to działa. Ja chcę mieć coś w ekwipunku, że na tym pasku na dole, a nie wiem jak to wsadzić tam. A, bierzesz po prostu ekwipunek? I sobie, jak masz ten swój ekwipunek, to sobie po prostu naciskasz i sobie przeciągasz na to tam. O kurde, to jest na dole! Ja to dopiero zauważyłem, XD. I ja mam... Ej, skąd ja mam dwie sikiery? Dobra, wiem skąd chyba będziemy skakać. A nie, na razie tutaj nie możemy, bo ktoś tutaj sobie może zrobić pokój. Chyba mój kolega. Czemu te itemy mi się przypinają? A gdzie pokój? Kto? Gdzie? Jak? Ej! Grid pada! Co pada? Grad. No. Nie, to deszcz. Ale gdzie ktoś ma pokój sobie zrobić? Nie wiem, bo jak będzie na przykład mój kolega grał, to sobie może po prostu zrobić tutaj wyżej pokój. Nie wiem. Jak nie, bo on tu będzie tu najmniej ważny, czyli tak będzie miał mało miejsca. Jej. Ale nie, bo jakby... Że co, że ten kolega będzie najmniej ważny? Może. Każdy tutaj jest ważny. Nie, żartuję. Każdy tutaj jest równy. Dobra, bo już naprawdę chyba ten odcinek trwa godzinę. Dobra, kończymy już? Nie wiem. Ej, wiesz co odkryłem? Co? Że czas oglądania tych filmów to jest na to 41 sekund. Naprawdę? Tak. Aha. Kurde, nie ma... Dobra. Koniec już. Chyba. Żegnam was, widzowie. Pa, pa.